Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie Piotrze, czcigodni księża biskupi Romanie i Mirosławie. Z otwartymi sercami witamy Was w naszej parafialnej rodzinie. W roku setnej rocznicy objawień fatimskich spełniają się nasze marzenia. Uwieńczona zostaje wieloletnia praca przy wznoszeniu nowej świątyni. Dziś oddamy ją Panu Bogu. Dla naszej parafii jest to dzień szczególny i niezapomniany. Stajemy jako rodzina, która wychowuje, przekazuje wartości i sama pragnie się uświęcać. Zadanie to trudne, wymagające poświęcenia, oddania, całkowitego otwarcia się na siebie i wzajemnego słuchania. Próbujemy tym zadaniom w naszych rodzinach sprostać, by dzieci czuły się szczęśliwe, by młodzież miała w nas oparcie. Aby tę drogę realizować, potrzebujemy Boga. Boga, który jest miłością, który rozumie, który pociesza. Dlatego spotykamy się z Nim w świątyni. Prosimy dziś Pana Boga, by przyjął zaangażowanie ludzi, którzy budowali ten Kościół modlitwą, cierpieniem, pracą i składanymi ofiarami. Niech dobry Bóg błogosławi księdzu, kanonikowi Stanisławowi Górskiemu, pod którego kierunkiem wznosiliśmy te mury. Niech otoczy opieką każdego, kto przyczynił się w jakikolwiek sposób do powstania tego dzieła, a zmarłym dobroczyńcom dał życie wieczne. Jako rodzina reprezentująca naszą parafię, nasze dzieci, młodzież, my dorośli kierujemy do księdza biskupa z serca płynącą prośbę o poświęcenie tej świątyni. Dzień, który jest Pan nad Pan, dzień długo oczekiwany i upragniony, dzień poświęcenia Kościoła. Dziś biskup Łódzki dokona eterycznego poświęcenia Kościoła. W uroczystym obrzędzie oddamy Bogu na wyłączną własność ten budynek, aby był miejscem Jego szczególnego przebywania z nami. Miejscem, gdzie będzie do nas mówił, udzielał łaski, przyjmując hołd i wysłuchując naszych uwagach. Witam i cieszę się, że jest z nami Jego Ekscelencja, ksiądz biskup Rivera, biskup Łódzki. Czujemy się zaszczyceni i dziękujemy za obecność Jego Ekscelencji księdza biskupa Romana Marcinkowskiego i Jego Ekscelencji księdza biskupa Bolesława Mileckiego. Z radością witam księży biskupów. Cieszę się obecnością księży kondekanalnych, księży gości spoza diecezji, jak również księży z Płocka i z diecezji. Serdecznie wszystkich witam. Miło mi jest powitać przedstawicieli władz województwa mazowieckiego, pana marszałka Adama Suzika i miasta, pana prezydenta Andrzeja Nowogrodzkiego i panią radną miasta Płocka Wieletnę Kulka. Witam tych, którzy ukształtowali sylwetkę naszego kościoła, architektów i konstruktorów. Wdzięczny jestem wszystkim wykonawcom robót budowlanych. Witam Państwa i pozdrawiam.
Kłaniam się ofiarodawcom i wszystkim drogim i bliskim. Cieszę się, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich gości i moich drogich parafian. Świątynie są budowane między innymi po to, by człowiekowi łatwiej było stać się świątynią Bożą. Dlatego po okresie odprawiania nabożeństw pod gołym niebem zbudowaliśmy tymczasową kaplicę z drewna. Ta została spalona. I to było trudne zetknięcie się z nową rzeczywistością. Wiedząc, że służymy dobrej sprawie, pobudowaliśmy następną, która nam służyła do dzisiaj. I rozpoczęliśmy starania o budowę docelową. Te starania zaczęły się po rewolucji w 1997 roku i w roku 2000 były na takim etapie, że mogliśmy przystąpić do przygotowywania projektu. Zatwierdzenie ich i uzyskanie pozwolenia na budowę otrzymaliśmy w 2003 roku. Rozpoczęliśmy wtedy tę budowę, która dzisiaj jest w takim stanie, że możemy przenieść się do niej z odprawianiem na nabożeństw. Ekscelencjo, księże biskupie Piotrze, w imieniu całej naszej społeczności parafialnej uprzejmie proszę o poświęcenie tej świątyni i włączenie jej do kultu na wyłączną cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego. Chciałbym zakończyć modlitwą z Księgi Królewskiej i uczynić ją swoją. Czy naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Przecież niebo nieogarnione nie może Ciebie objąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowano. Usłysz moją modlitwę i błaganie, o Panie mój Boże, wysłuchaj wołania i modlitwy, które Twój sługa zanosi do Ciebie. Niech Twoje oczy będą zwrócone w nocy i w dzień ku temu domowi. Przyrzekaj bowiem w tym miejscu będzie obecne moje imię. Wysłuchaj więc modlitwy, którą Twój sługa znosi w tym miejscu. Wysłuchaj błagania Twojego sługi i Twojego ludu. Ilekroć będą się modlić w tym miejscu, Ty wysłuchaj ich w miejscu, gdzie przebywasz, nie wiem. A kiedy wysłuchasz, przebacz.